ćwiczeń Anakonda 16 największych manewrów wojskowych w Polsce po roku 1989. Jeden z pierwszych epizodów, który się odbędzie, to operacja powietrzno-desantowa na poligonie, między innymi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia pod Toruniem. Mamy teraz połączenie z panem Bartłomiejem Misiewiczem, szefem gabinetu politycznego ministra obrony narodowej oraz rzecznikiem prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej. Witamy serdecznie, panie Bartłomieju. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ja też witam. Teraz i zawsze. No właśnie, Anakonda, no wiemy, że to jest bardzo stworzenie niebezpieczne, prawda? To jest bardzo jedna z wielu zwężeni. I w tym roku to pokazuje też Polsce największe ćwiczenia wolne w Polsce po roku 89. Ponad 31 tysięcy żołnierzy bierze w tym udział, ponad 12 tysięcy żołnierzy polskich z 26 krajów. Informacje TOK FM. 15.20, Elżbieta Mazur. Jak już mówiliśmy w TOK FM, w Centrum Zdrowia Dziecka trwa kolejna tura negocjacji strajkujących pielęgniarek z dyrekcją placówki. Tymczasem Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje do premier Szydło o jak najszybsze działania rządu, które poprawią warunki wykonywania zawodu. List do premier napisał także Ogólnopolski Związek Lekarzy, którzy zwracają uwagę na brak sprawiedliwego systemu wynagradzania pracowników medycznych. Na ogromne różnice w płacach w szpitalach zwraca uwagę także szefowa Solidarności w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej Elżbieta Żuchowicz. Wybrane osoby w naszym szpitalu zarabiają bardzo duże pieniądze, a większość grup zawodowych zarabia niewielkie pieniądze i nie ma woli po drugiej stronie, aby to zmienić. Ponad 97% pracowników tego szpitala w Dąbrowie Górniczej biorących udział w referendum właśnie opowiedziało się za strajkiem. O tym, kiedy będzie przeprowadzona akcja, zdecydują w czwartek centrale związkowe. Prezydent po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrzej Duda powiedział, że w sprawie wschodniej flanki NATO i obecności wojsk sojuszniczych w Polsce cała scena polityczna jest zgodna, że to dobry kierunek. Prezydent podkreśla, że dyskusje i wątpliwości dotyczą tylko kwestii szczegółowych. A przy okazji zbliżających się szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży Andrzej Duda apeluje do polityków. Zwróciłem się tylko z apelem do wszystkich uczestników, aby w związku z tymi zbliżającymi się wydarzeniami zachować nieco wstrzemięźliwości, aby nie prowokować politycznych sporów, aby zachować taką spokojną atmosferę. Prezydent zapewniał, że między politykami nie ma różnic, jeśli chodzi o organizację obu imprez. Rada Europy przedstawiła rekomendacje w sprawie projektu ustawy medialnej w Polsce. Eksperci zwracają uwagę na konieczność zmian w procedurze wyboru członków Rady Mediów Narodowych i przestrzeganie zasad pluralizmu. Podkreślają również, że treści dostarczane przez publiczne media muszą odzwierciedlać różnorodność społeczeństwa i powinny pozostać bezstronne i wyważone. W kwestii ochrony dziennikarzy eksperci zalecają rezygnację z grupowych zwolnień średniego szczebla kierownictwa publicznych mediów. Rada Europy radzi również doprecyzowanie tego, jak będą finansowane media w ramach abonamentu. Nic dodać, nic ująć, idziemy w tym samym kierunku, komentował wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Krzysztof Czabański. Ukraińskie służby pokrzyżowały przemytnikom plany przesyłania nielegalnie pędzonego alkoholu rurociągiem z Mołdawii na Ukrainę. Bimbrociąg miał prowadzić po dnie Dniestru w miejscu, gdzie rzeka przecina granicę. Ukraińska Straż Graniczna interweniowała, przerywając pracę przemytnikom, którzy wynajęli już dom po stronie ukraińskiej i zaczęli układanie rur. Agencja AP zaznacza, że przemyt między Ukrainą a jej zachodnimi sąsiadami kwitnie od lat i że Mołdawia jest dla innych byłych republik radzieckich głównym źródłem nielegalnie pędzonego alkoholu. Więcej informacji z kraju i świata na tokfm.pl, a kolejne wydanie na naszej antenie o 15.40. Pogoda. Przyjemne popołudnie. W całej Polsce jest pogodnie. Na termometrach w Trójmieście 19, w Katowicach i Krakowie 20 stopni, w Warszawie, Łodzi 21, w Szczecinie do 24. Jutro w Wielkopolsce i na Wybrzeżu więcej chmur, może padać, niewykluczone burze, a poza tym nadal pogodnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A jeśli chodzi o krytykę tego przedsięwzięcia, bo takie też się pewnie będą pojawiać głosy, jak to wpłynie na przykład na, nie wiem, na zmianę ruchu w miastach, czy w poruszaniu się kierowców? Rzeczywiście może być to pewne utrudnienie dla mieszkańców miasta, ale ja myślę, że wszyscy Polacy świetnie rozumieją, że kwestia bezpieczeństwa to nie jest tylko, a w przypadku wojska szczególnie, to nie jest tylko
teoria, ale to przede wszystkim jest praktyka i tutaj sposób wyszkolenia polskich żołnierzy, także ta współpraca międzynarodowa po prostu jest bardzo ważna i myślę, że Polacy te dwa tygodnie wybaczą. Bardzo, bardzo też zresztą o to proszę, a jeżeli chodzi o krytykę już taką medialną, publiczną, no to są właśnie charakterystyczne cechy tej wojny hybrydowej, tej propagandy rosyjskiej, o czym rozmawiamy. Jesteśmy na to przygotowani. No bo zaraz będą tematy, ile to kosztuje, a tu się okazuje, że każda brygada sama sobie zabezpiecza sprzęt. To jest bardzo ciekawe, proszę. No właśnie, to jest odpowiedź godna zauważenia. Czyli, mówię jeszcze raz, panie ministrze, przez najbliższe dwa tygodnie będzie trwała ćwiczenia, tak? A na koniec wszystko i zakończą się jakimś takim wspólnym, nie wiem. Zakończą się tak zwanym DVD-em 16 czerwca, będą udział najważniejsze osoby, jak przedstawiciele członkowskich Zatantyckiego również. Właśnie, tak się spodziewali. Pewny zachód, który się utracił. Tym bardzo mi się wyświetlił. O tym właśnie przyszło, bo teraz właśnie to się... Dobrze, Anakonda. Analistycznego weszły do Knesetu. Może słowo o Libermanie, bo on już był w rządzie i jego partia była w koalicji. Tak, był szefem dyplomacji, ale jest pewna różnica między byciem szefem dyplomacji, a byciem szefem Ministerstwa Obrony, bo to jest trochę tak, jak być ministrem od niczego i nagle być ministrem od wszystkiego. A już tam od niczego. Biblia nie jest niczym, już bez przesady. Proszę Państwa, od niczego. No to jest lekceważenie ludzi. To jest takie, jakby wyśmiewają ludzi też, tak jak Jezusa wyśmiali. No bo jajcarz na przykład, Jezus Chrystus. Ktoś tam krzyczał, tu się śmieli. Potęgowało się, jeden zaczął, drugi, trzeci, czwarty kontynuował. Dlaczego? Bo tam przecież nie byli świadkowie Jahwe. Nie byli to świadkowie Jehowy. Byli to źli, po prostu źli. Ja dzisiaj do tego Mareczko, bo on mówi, co to za jakiś dziad gada, tutaj ten doradca, Zybertowicz czy kto. Ja mówię, dziad to zły, to jest zły, to jest zły typ. I to, i uważaj, żebyś nim nie był. On się tak zastanowił, bo wiecie Państwo, ludzie to czasem gadają takie rzeczy, że gruszki na wierzbie rosną. No to trzeba, żeby cokolwiek z logiki było w tym, co ty tu opowiadasz, co ty tu mówisz. Także z logiki, z mądrości przecież na przykład Biblia. Biblia i cały temat, tematyka Biblii jest, musi być logiczna, musi być mądra. Królestwo Boże, proszę Państwa, Królestwo Boże, które problemy ludzkie rozwiązać może, a oni wzięli to, że a symbolicznie, a że to w sercu, a że to, tak to wiecie Państwo, takie pod uczucia wzięli, tak, a że to w sercu, a że to symbolicznie. No co symbolicznie, to symbolicznie. Także chcieli rozmamłać tę tematykę, a tu Bóg z siebie nie da, proszę Państwa, drwiczne, ja jestem dobrze przeziębnięta, ale to mi to nie przeszkadza. Dobrze. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. To dzisiaj mamy już który? Kolejny dzień, 7, tak? 7 czerwca 2016.